Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z mniej znanych samolotów wykorzystywanych przez francuskie lotnictwo morskie był opracowany przez wytwórnię Volt samolot F8. Jeśli nie liczyć samolotu F4 Phantom II i śmigłowca Bell-UH1, żadna amerykańska konstrukcja lotnicza wykorzystywana w działaniach bojowych nie powstała tuż po zakończeniu walk w Korei. I nie mogła się pochwalić tak długą karierą w służbie lotnictwa amerykańskiego i zagranicznych sił powietrznych. W przypadku francuskiego lotnictwa, jak również US Navy, samoloty F-8 były wykorzystywane przez bardzo wiele lat. Sukces samolotów F-8 we Francji jest tym istotniejszy, że Francja wykorzystywała tylko 42 samoloty F-8. Nawet gdy amerykańskie krusadery zostały wycofane ze służby, Francuzi latali na nich nadal aż do początku XXI wieku. Historia wykorzystania samolotów F-8 we francuskiej służbie zaczyna się w 1962 roku, gdy podczas pokazów na salonie paryskim delegacja francuska była pod wielkim wrażeniem samolotów TF-8. Była to wersja dwumiejscowa, która uczestniczyła wówczas w międzynarodowym turnie reklamowym. Chodziło o znalezienie nowych nabywców. W pewnym momencie coraz większe zainteresowanie pozyskaniem samolotów Crusader wykazywali Brytyjczycy, którzy chcieli pozyskać zarówno samoloty w wersji dwumiejscowej, rozwijającej prędkość naddźwiękową i zdolną do prowadzenia działań z baz lądowych, jak również z pokładów lotniskowców. Jednocześnie Wielka Brytania chciała pozyskać także samoloty, które mogły zostać wykorzystane jako maszyna szkolna dla pilotów i nawigatorów latających na maszynach innych typów. Ostatecznie jednak Wielka Brytania zdecydowała się na pozyskanie samolotów F-4 Phantom, które oferowały lepsze możliwości przechwytywania celów powietrznych na dużych dystansach, a także, co również nie było bez znaczenia, w wersji szturmowej mogły przenosić więcej uzbrojenia niż konkurencyjny Volt. Jednocześnie Francuzi znajdowali się w zupełnie innym położeniu. Ich lotnictwo potrzebowało następców starych samolotów odrzutowych pierwszej generacji. Które wchodziły w skład grup pokładowych lotniskowców Foch i Clementin. Początkowo nic nie wskazywało, że Crusader wzbudzi zainteresowanie władz francuskich. Samolot miał dużą prędkość podejścia, a to budziło poważny niepokój, gdyż pokłady francuskich okrętów były stosunkowo krótkie. Problem polegał na tym, że zarówno Wołt, jak i Francuzi potrzebowali tego zamówienia. W tej sytuacji, producent zgodził się na przeprowadzenie gruntownej przebudowy skrzydła w samolocie F8. Po wprowadzeniu drobnych zmian, gorące powietrze z silnika miało opływać powierzchnie sterowe na skrzydle, zwiększając siłę nośną, co pozwalało na zmniejszenie prędkości podejścia oraz prędkości przeciągnięcia. Jednocześnie, w celu zwiększenia stateczności, powiększono także usterzenie poziome. Jako samolot przeznaczony do przeprowadzenia prób w locie, wykorzystano maszynę F8D. Pierwszy lot zmodyfikowanego Crusadera miał miejsce w lutym 1964 roku. Niestety maszyna rozbiła się krótko potem, w kwietniu 1964 roku. Prób przyniosły jednak na tyle dobre rezultaty, że w czerwcu 1964 roku miał miejsce oblot pierwszego seryjnego samolotu w nowej wersji. Mimo wprowadzenia wielu zmian, produkcja nowych samolotów nie trwała zbyt długo i została zakończona krótko potem, w styczniu 1965 roku. Początkowe francuskie zamówienie obejmowało 46 samolotów w wersji jednomiejscowej i 6 kolejnych w wersji dwumiejscowej. Niestety, na skutek wstrzymania dalszego rozwoju F-8, zamówienie francuskie uległo zmniejszeniu. Próby nowych samolotów przeprowadzono na pokładzie amerykańskiego lotniskowca USSS Shangri-La. W ich trakcie Amerykanie zorganizowali szkolenie francuskiego personelu naziemnego i latającego. Pomimo wsparcia ze strony US Navy, Francuzi nadal nie czuli się do końca pewnie, dlatego też do Francji na ponad rok została skierowana grupa amerykańskiego personelu latającego i technicznego, odpowiedzialna za wspieranie Francuzów. Proces ten przebiegał dość powoli, ale w maju 1965 roku przeprowadzono pierwsze próby na pokładzie francuskiego lotniskowca. Jednocześnie większość uzbrojenia zastosowanego w F8, wykorzystywanych przez Francuzów, nie różniła się od tego stosowanego w maszynach amerykańskich. No i jeśli chodzi na przykład o uzbrojenie strzeleckie, to były to cztery działka kalibru 20 mm, takie same jak w maszynach amerykańskich. Pewien problem, i w sumie największą różnicę pod względem uzbrojenia, stanowiło uzbrojenie podwieszane, które we francuskich Crusaderach składało się m.in. z produkowanych we Francji pocisków klasy powietrze-powietrze Matra R-530 i R-550 Magic, które były wykorzystywane zamiast Sidewinderów. Jednocześnie samoloty znalazły się w dwóch francuskich dywizjonach myśliwskich lotnictwa morskiego. Była to dwunasta... I 14 flotilla. Obie jednostki już wcześniej miały okazję latać na samolotach produkowanych przez amerykańską wytwórnię Vought, przy czym wcześniej był to klasyczny samolot wielozadaniowy z czasów II wojny światowej F4U Corsair, tak na marginesie, to co nieco o wykorzystaniu tych samolotów podczas walk na terenie Indochin było już na kanale, więc jeśli poszukacie, to na pewno znajdziecie osobny materiał na ten temat. W 1963 roku dwunasta flotylla została rozwiązana. 14 flotylla przetrwała nieco dłużej do 1964 roku. Decyzja o tymczasowym zawieszeniu obu jednostek wynikała po prostu z braku odpowiednich samolotów. Tak duży był problem z dostawami samolotów pokładowych dla francuskiego lotnictwa. Po dostarczeniu Crusaderów obie jednostki zostały reaktywowane, a francuscy piloci z radością powitali wprowadzenie do służby nowych amerykańskich samolotów. Do 1970 roku obie francuskie jednostki wylatały na swoich Crusaderach po 20 tysięcy godzin. 14 Flotylla pożegnała się ze swoimi Crusaderami w 1979 roku, natomiast nie oznaczało to, że wszystkie samoloty poszły na żyletki, wprost przeciwnie. Samoloty wykorzystywane przez XIV flotylę zostały złożone w magazynie, gdzie posłużyły do stworzenia zapasu części zamiennych dla innych jednostek latających na samolotach Wołd. Samoloty, które nie były wykorzystywane, zostały zabezpieczone w dużych kokonach z tworzywa sztucznego na terenie bazy Longovizu, niedaleko Brestu. Zmagazynowanie i częściowe wycofanie ze służby przetrwała połowa francuskich F8. E-FN. Natomiast 11 samolotów znalazło się w grupie pokładowej lotniskowca Foch. Samoloty francuskiej marynarki wojennej miały okazję tylko raz wziąć udział w działaniach bojowych prowadzonych we wschodniej części Morza Śródziemnego. Miało to miejsce we wrześniu 1983 roku. W tym czasie lotniskowiec Foch zbliżył się do wybrzeża Libanu, a jego grupa lotnicza prowadziła działania bojowe. Okręt wszedł do strefy działań w dniu 6 września, a Crusadery musiały poczekać na wykonanie pierwszej misji do 22 września, gdy Francuzi zaczęli wykonywać patrole bojowe. W ich trakcie Crusadery wykonywały loty eskortowe, podczas których piloci zabezpieczali produkowane we Francji samoloty pokładowe przeznaczone do wykonywania uderzeń. Udział samolotów produkcji amerykańskiej w działaniach prowadzonych z pokładu Fosza był... Niezbyt dobrze widziany przez francuskie władze wojskowe, które dbały o odpowiedni obraz działań prowadzonych nad Libanem. Chodziło m.in. o względy prestiżowe. Pomimo wycofania Fosza, Krusajdery nie zniknęły z nad Libanu. Wprost przeciwnie, zaczęły teraz prowadzić działania z pokładu lotniskowca Klemenko, gdy okręt ten na początku października 1983 roku zastąpił Fosza. W tym czasie Francuzi przeprowadzili jeszcze kilka średnio udanych misji, m.in. w dniu 17 listopada. Była to jedyna operacja wojskowa, w której uczestniczyły francuskie Krusajdery, które wprawdzie podczas operacji Pustynna Burza pozostawały jeszcze w służbie, ale nie zostały skierowane do prowadzenia aktywnych operacji nad Irakiem. W tym czasie samoloty F-8 znajdowały się już w rezerwie, a lotniskowce, z których zazwyczaj operowały francuskie maszyny, zostały potraktowane jako bazy dla śmigłowców. Było to tym smutniejsze, że jeszcze na początku 1988 roku francuska delegacja udała się do amerykańskiej bazy Davis-Montan w Arizonie, gdzie przeprowadzono inspekcję zmagazynowanych tam samolotów F-8J. Kilka z nich. Posłużyło jako magazyn części i po gruntownych przeróbkach obejmujących wzmocnienie skrzydeł, dodanie nowych wiązek przewodów elektrycznych, ulepszenie foteli katapultowanych i przeprowadzenie modernizacji awioniki, samoloty F8E-FN otrzymały nowe oznaczenie F8P i jeszcze przez wiele lat służyły we francuskiej marynarce wojennej. Owych 17F-8P miało być wykorzystywanych przez okres od 3 do 5 lat, ale po upadku Związku Radzieckiego trzeba było nieco zwolnić. Ponadto proces wprowadzania do służby we francuskiej marynarce wojennej samolotu Rafale w wersji morskiej również się przedłużał. Więc F8P służyły we Francji aż do 1999 roku, gdy pojawił się ich godny następca, prezentujący najnowsze rozwiązania techniki lotniczej. Zdaniem wielu, Rafal jest najdoskonalszym z istniejących obecnie myśliwców, przeznaczonych do bazowania na lotniskowcach. I chociaż nie jestem największym fanem Rafala, to pod pewnymi względami jestem w stanie zgodzić się z tą opinią. Na koniec jeszcze garść danych taktyczno-technicznych. Samolot Chance Volt F8 Crusader to samolot pokładowy z napędem odrzutowym. Załogę stanowił jeden pilot. Maszyna miała konstrukcję metalową i posiadała zmienną geometrię skrzydeł. Samolot został oblatany 25 marca 1955 roku. W sumie wyprodukowano 1261 egzemplarzy. Napęd stanowił silnik turboodrzutowy Pratt Whitney J57P20A. Samolot miał 10,8 metra rozpiętości, 16,5 metra długości, 4,8 metra wysokości. Masa samolotu wynosiła 8088 kg, a masa startowa 12700 kg. Maksymalna prędkość Crusadera wynosiła 2100 km na godzinę, a prędkość wznoszenia 8290 m na minutę. Pułap maksymalny wynosił 17680 m, a zasięg 2331 km. Uzbrojenie składało się z czterech działek Colt Mark 12 z zapasem 144 pocisków na lufę. Oprócz tego samolot mógł przenosić także pociski M9 w wersji amerykańskiej lub w wersji francuskiej R530 lub R550. No i te dwa ostatnie były stosowane tylko we Francji. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. A jeśli tak było, to zapraszam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze za pośrednictwem wirtualnej kawy, po drugie za pomocą wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający przez YouTube otrzymują różne dodatkowe bonusy, m.in. wcześniejszy dostęp do filmów, jak również filmy wyłącznie dla wspierających, a także inne drobne szmery bariery. Pierwszy próg wsparcia zaczyna się od kwoty 5 zł miesięcznie, więc można powiedzieć, że to może nie najtaniej, ale jako tako. Grono wspierających nie jest może liczne, ale za to jest sympatyczne, dlatego też zachęcam Państwa, byście do niego dołączyli. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia się z szanownym Państwem w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego i ogółem trzymajcie się tam na tej YouTubie w jakiś sposób. Całe te.